już nie pomnę o, proszę pani, o gdzieniegdzie o rozbieraniu pocisków. No to była taka mania pewnej części tylko młodych ludzi, może nie wiem czy bardziej odważnych, a raczej bardziej głupich, bo dużo było wypadków różnego rodzaju. Ale żeśmy się bawili w rozbieranie pocisków, tylko nie wypałów. Musimy rozgraniczyć. Myśmy rozbierali pociski porzucone, niewykorzystane. Do każdego pocisku był inny meselek, do każdego kalibru był inny meselek. Nieskromnie mogę tutaj powiedzieć ku przestrodze, chociaż to się na pewno nie powtórzy w stosunku do młodych ludzi obecnych, że rozebrałem w życiu jeden jedyny niewypał w ogrodzie zoologicznym. Krowę, tak zwaną krowę z działa kolejowego. To była taka średnica, taki kaliber, że siedziałem, miałem wtedy lat 12. Siedziałem na nim okrakiem, nogi ledwo dosięgały. To był jedyny taki przypadek, więcej niewypałów nikt, ani z mojej kolei. I myśmy co robili z tym, no bo to trzeba jakoś zużytkować. Ano, wysadzało się w powietrze różne tam elementy wypalonych domów na przykład. Takie zabawy, no to nie jest może zbyt ciekawe, ale hełm niemiecki położony na dwóch cegłach, pod spodem detonator z granatnika, detonowany przy pomocy lontu, powodował, że hełm leciał w górę na 50-80 metrów, robił się malutki. On takich podróży przeżył 3-4, potem już pękał. Takie rozrywki były oparte na rozbieraniu pocisków. Oczywiście rodzice tępili to i tutaj przejdę do takiego elementu już szkoła. Szkoła, rozbieranie pocisków, pozornie bez związku, a jest związek. Otóż od rozbierania pocisków, od dotykania do trotylu robią się żółte ręce, paluszki. Kwas zawarty tam w tym jako związek chemiczny, on powoduje, że żółkną. Ponieważ chodziłem do gimnazjum do Bolesława IV, wspaniałej, fajnej szkoły ze starym takim gronem pedagogicznym, to była męska szkoła dla jasności. I moja matula poszła kiedyś na wywiadówkę. Moim wychowawcą był profesor Zegier od fizyki. I mama była w domu zainteresowana, dlaczego ja mam takie żółte ręce, więc ponieważ to był rok 45, 46, szyby powybijane, w oknach skleciliśmy taką anegdotkę, że ano, bo w ramach tak zwanych prac społecznych szklimy okna i od kitu, kit ma takie zabarwienie i to się palcem ciągnie ten kit, no to ten kit tak nam brudzi. Mama poszła na wywiadówkę, proszę pani, pana profesora Zegiera i mówi tak, panie profesorze, niech pan będzie uprzejmy mnie, powie, kiedy to w szkole już skończy się to szklenie okien. On się złapał za głowę, mówi, proszę pani, przecież uczniowie tego nie robią, to niemożliwe. A wie pan, bo mój syn to ma takie żółte palce. I on się tak zaczął szkrobać w głowę, blisko był tych zagadnień i mówi, wie pani co? Oni chyba rozbierają pociski. No i jak mama wróciła z wywiadówki, to była wypłata. Wypłata polegała na tym i nie, wcale nie kryję, że dzisiaj często by się to przydało. W innych domach 5 przykazań wisiało na dyscyplina na ścianie. Dostawało się po tyłku, po nogach. Nikomu to nie zaszkodziło, a często wyprostowało poglądy na życie. No i dostałem tą wypłatę. I od tamtego momentu nie tyle przestałem rozbierać pociski, ile w rękawiczkach żeśmy to robili. Także tak, ale to jeszcze nie koniec, bo to znalazło swój odzew w latach szkolnych, gimnazjum. Otóż nie było centralnego ogrzewania, klasy były opalane piecykami. Takie kozy normalne z rurą wypuszczoną za okno, opalaną koksem. No i kiedyś wpadliśmy z kolegami na taki pomysł, że
mają do dyspozycji takie detonatorki nieduże, które są szczególnie w rosyjskich, były w rosyjskich granatnikach, pociskach do granatnika, takie nieduże, myśmy nazywali to pintki, i zawijało się w mokrą glinę, no żeby był czas, prawda, i do takiego piecyka na koniec przerwy wrzucało się tą pintkę i wszyscy zasiadali w ławkach, oczywiście czekali. Tak, glina wyparowała woda, stwardniała, zrobiła się gorąca i następowała eksplozja. A eksplozja polegała na tym, że fajerki leciały w górę i sadze na klasę i była duża, duża przerwa w nauce, prawda? I wszyscy się strasznie radowali. Oczywiście nie doszli do tego, kto co jak, bo nikt się nie przyznał.